zwycięzca 7 edycji You Can Dance zawitał do Jasła, gdzie przez 3 dni prowadził warsztaty taneczne. Brian Poniatowski, który zachwycił widzów i jury programu You Can Dance, od poniedziałku uczył tańca dzieci i młodzież na sali Jasielskiego Gimnazjum nr 1. Niestety to jest telewizja, tak? To nie jest teatr, to nie są mistrzostwa świata w tańcu, gdzie się ocenia tylko technika tancerza. Tu jednak jest telewizyjne show. Trzeba też mieć osobowość po pierwsze. Trzeba coś sobą reprezentować jako osoba. Wydaje mi się, że ja ująłem ludzi skromnością, ponieważ się tego nauczyłem. Ja nie byłem kiedyś skromną osobą, ani taką może pokorną. Tego mnie życie nauczyło. You Can Dance się spełniło moje marzenia. Powiem szczerze, że jestem szczęśliwym człowiekiem. W tym momencie mi nic nie brakuje do szczęścia. Nawet nie wiem, czy mam takie jakieś... Mam jakieś parę takich marzeń odległych na moje życie, na takie cele. Co to takiego? Mieszkać w Nowym Jorku. Zajęcia były podzielone na grupę młodszą i starszą. Dla każdej grupy Brian dobrał odpowiedni rodzaj ćwiczonego tańca. Uczyłem tutaj dla dzieciaków, zrobiłem układ taki bardziej nowoczesnego tańca, ponieważ nie chciałem dzieci zrażać, tak? A drugą grupą, młodszą, starszą, przygotowałem dla nich typowy jazz liryczny, który jest taki typowo moim stylem, który mogliście podziwiać przy... Boże, podziwiać, tak nieładnie zabrzmiało. Mogliście oglądać to podczas moich solówek. Warsztaty zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle. Grażyna Lęczuk, dyrektor MDK-u, była zdziwiona ilością osób, których przyciągnęły warsztaty z udziałem Briana. I bardzo się cieszę, że tak dużo chętnych się zgłosiło na te warsztaty, ponieważ około 90 osób wczoraj i dzisiaj wzięło udział w warsztatach. No jest niesamowita energia, jest dużo radości. Myślę, że taki początek wakacji dla dzieci i młodzieży z naszego miasta i nie tylko. Bo... Taniec jako sztuka, w której ciało wyraża emocje, potrzebuje wielu treningów. Na pytanie, co trzeba zrobić, aby tańczyć coraz lepiej, odpowiedział Brian Poniatowski. Żeby się nie zrażać, to jest po pierwsze, bo jest najgorszym problemem, jak przychodzą dzieci na zajęcia i zobaczą, że ktoś super tańczy, mówi, Jezu, ja tego nigdy nie zadaję, tego nigdy nie zrobię. Nie wolno tak, ja też od czegoś zaczynam, ja nic nie umiałem, jak przychodziłem do zespołu, a wygrałem program, więc trzeba bardzo wierzyć w siebie i nie tracić tej wiary. I się nie zrażać koniecznie. Ogromna pasja podparta ciężką pracą to przepis na sukces dla miłośników tańca. Już niebawem kolejna możliwość podszkolenia swoich możliwości. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle w dniach 24 do 26 lipca organizuje warsztaty tańca nowoczesnego. Jasło, miasto rodzących się talentów tanecznych? Miejmy nadzieję, że tak. Grzegorz Michalski, Jasło for you.